czas na kolejne, o tym się mówi. Przed mikrofonem Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam radiosłuchaczy. I Beata Hołbowicz-Stachaczy, która również mówi dzień dobry. Panie przewodniczący, 25 lat wolności. Zadowolony pan jest z tego, co osiągnęliśmy przez te 25 lat? Ja oczywiście tak, ale ten rok jest szczególny, bo to właśnie rok jubileuszy, 25 lat wolnych wyborów, wybory do samorządów terytorialnych, ale w tym roku również mamy jubileusz 15-lecia powstania powiatów i województw w nowym układzie administracyjnym, a więc to też nowe wybory, ale ten rok to również i 10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, także tu mamy dużo tych jubileuszy, ale oczywiście bardzo istotne, bardzo ważne jest tutaj, by zaakcentować 25-lecie wolnych wyborów. Jak pan postrzega te 25 lat? Czy ta Polska wykorzystała to 25 lat? Czy my jako społeczeństwo również to wykorzystaliśmy? Ja jestem w tym wieku, że pamiętam doskonale okres sprzed 89 roku. Pamiętam moje miasto Piotrków Trybunalski, pamiętam nasz region, pamiętam Polskę, pamiętam nasze drogi, nasze samochody, nasze sklepy. Jeździłem również i za granicę oczywiście i na wschód i na zachód do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Doskonale pamiętam i dzisiaj mogę porównać to, co teraz mamy. No to rzeczywiście wystarczy, jak zawsze powiadam, otworzyć okno na zewnątrz i zobaczyć, jak się nasza Polska, jak się nasze otoczenie zmieniło. Panie redaktor, ja sięgam wspomnieniami nieraz i tak opowiadam, jak byłem kilka lat temu w Winnicy, to jest okręg winnicki na Ukrainie, no zresztą okazało się, że z Winnicy pochodzi obecny nowy prezydent Ukrainy. I byliśmy z delegacją województwa łódzkiego w tym okręgu, bo to jest okręg zaprzyjaźniony, i miałem takie spotkanie na Uniwersytecie w Winnicy ze studentami. Pamiętam na sali ponad 300 studentów. Mnie przyszło mówić właśnie o samorządzie terytorialnym, o zadaniach, o korzyściach samorządu, o tym, jak dzisiaj Polska się zmienia. Kiedy mówiłem o tym, że u nas dzisiaj następuje decentralizacja państwa, że dzisiaj to my, mieszkańcy, decydujemy o tym, co w najbliższym naszym otoczeniu się dzieje. Bo my decydujemy, wybierając, oczywiście decydujemy pośrednio, wybierając radnych, wójta, burmistrza, prezydenta. Mamy wpływ na to, czy nasi radni, czy nasz wójt, prezydent będą budować boisko, drogę, oczyszczalnię, szkołę. Ale wie pan, ja mam wrażenie, że my tego nie doceniamy. Tak. I teraz, kiedy ja to mówiłem studentom na Ukrainie, to w przerwie doszedł do mnie i mówiłem o decentralizacji państwa, że właśnie od 89 roku w naszym kraju następuje decentralizacja państwa, że władza przekazuje kompetencje, zadania i pieniądze w dół, do samorządów, tam nisko do ludzi. I w przerwie doszedł do mnie taki student i mówi tak, proszę pana, co pan takie rzeczy powiada? To jest niemożliwe, żeby władza oddawała ludziom pieniądze i zadania. To jest niemożliwe. Ja, kiedy mówię, że my teraz mamy własne budżety w gminie, w mieście, w województwie, w powiecie, on mówi tak, my też mamy własny budżet. Ja mówię, tak, kolego, ale my przed 89 rokiem też w gminie mieliśmy budżet, tylko ten budżet uchwalał minister finansów. Też budowaliśmy drogi czy jakieś boiska, ale wtedy naczelnik ówczesny jechał do Warszawy do ministra i tam załatwiał bądź pieniądze, bądź możliwość budowy. To jest taka różnica. Jak pani powiedziała, czy my to teraz po 25 latach doceniamy? Ja myślę, że w wielu sytuacjach, nawet i w mediach, nie zauważamy tej różnicy. Narzekamy. Nam się wydaje, że to, co dzisiaj jest, to tak powinno być, to jest normalne. To jest nie, normalne. Powinno tak, być lepiej. Powinno nawet być jeszcze lepiej. Że to jest przecież, tak ma być. Natomiast my nie pamiętamy, jak było przedtem. I ile dobra dała ta reforma samorządowa. Pani redaktor, ja miałem kilkakrotnie przyjemność słuchać twórców reformy samorządowej, to znaczy świętej pamięci profesora Michała Kulesza, który tworzył samorządy powiatowe i wojewódzkie, jak i również pan profesor Jerzy Regulski, twórca reformy samorządowej gmin. I oni zawsze mówili, że decentralizacja państwa, że reforma samorządowa wciąż trwa. I ja się z tym zgadzam, bowiem dalej państwo, władza, rząd
przekazuje kompetencje niżej, tak? Przekazuje do gmin, szczególnie do gmin, do powiatów, do województwa. Pewnie, że nie zawsze wraz z tymi zadaniami idą pieniądze. O tym wiemy, szczególnie w przypadku powiatów, że powiaty otrzymują zadania nie zawsze w pełni zabezpieczone środki finansowe. Ale prawdą jest, że dzisiaj przekazujemy kompetencje w dół do samorządów. Weźmy szczebel wojewódzki. Dzisiaj to, co miał wojewoda te zadania, to dzisiaj przejmuje marszałek, samorząd województwa łódzkiego. A więc jeszcze raz, to o tym, co się dzieje u nas, czy w gminie, w mieście, czy w województwie, ja zawsze podkreślam, decydują mieszkańcy. Mieszkańcy, bo oni wybierają radnego, wójta, burmistrza, prezydenta, oni mają jakąś wizję. I teraz pytanie, czy wybrańcy tego mieszkańca będą realizować jego wizję, oczekiwania? Bo jak się okaże, że nie zrealizują, albo mieszkańcy stwierdzą, że nie spełnia ich oczekiwań, zawsze w trakcie kadencji mogą go odwołać. Mamy takie przykłady w kraju dużo, tak? A więc dzisiaj władza jest w ręku społeczeństwa i to jest ta cała dobroć, która nam przyniosła z reformy samorządowej. Ale wie pan, panie przewodniczący, to nie tylko to, bo władza to jest jedno, ale wystarczy się, że tak jak pan powiedział, rozejrzeć, ile samochodów, jakie samochody jeżdżą, ta wieś jak wyglądała. Przecież pan jest tu przedstawicielem PSL-u, pan miał kontakt z ludźmi mieszkającymi na wsi. To chyba najlepiej świadczy o tym, jak bardzo zmieniła się ta wieś. Wystarczy przejechać po tej polskiej wsi. No oczywiście, oczywiście. Przecież dzisiaj, kiedy jeszcze zajrzymy na głęboką Ukrainę, to też ja nie tak dawno byłem w Odesie, chociaż to oni jest kurort. Oni dopiero o to walczą. To też widziałem samochody Żiguli, Ładę, czy jakiś Zaporożec, który stał przed garażem i jakiś gość po prostu młotkiem tam jeszcze klepał, pukał. To było u nas... Maluch, syrenka, tak. Polonez, który tak, no, jeździł, tak, jak no, jeździł. Dzisiaj, jak pani wspomniała o wsi, no dzisiaj na wsi no, nie zobaczymy już dzisiaj konia pracującego i te maszyny ręczne, bo dzisiaj mamy wszystko zmechanizowane. No i no, to trudno nawet tutaj udowadniać, bo to jest widać gołym okiem. I dlatego ja zawsze, panie redaktor, przed nami wybory samorządowe, tak, do gmin, do powiatów. I zawsze powtarzam, że powinniśmy naprawdę aktywnie uczestniczyć jako mieszkańcy w tych wyborach, żebyśmy mogli decydować o tym, co w następnej kadencji wokół nas, w najbliższym otoczeniu się ma zmienić, bo jak my wybieramy właśnie swoich radnych, którzy oni realizują naszą wizję, nasze pomysły, to wtedy możemy być, załóżmy, zadowoleni bądź nie. Ale ci, co nie pójdą na wybory, no, nie mają jakby legitymacji do tego, żeby potem mówić, że jest źle. To trzeba było wybrać takiego radnego, takiego wójta, który by realizował twoje marzenia. Panie przewodniczący, a co zostało niewykorzystane zdaniem pana? Bo to nie jest tak, że sama sielanka i po prostu pewnie, nic się no, nie pewnie wydarzyło złego. No pewnie, że w każdym działaniu, no to trudno się spodziewać, żeby wszystko poszło zgodnie z naszą myślą. To przecież tak i w naszym domu, w naszym gospodarstwie są również i nieudane inwestycje, tak? Są nieudane zakupy. Czasami ścieranie się o jakąś wizję, czy o jakiś problem powoduje... Właśnie nie ma pan wrażenia, że to skłócenie społeczeństwa tak, jest najgorsze? To jest największa porażka. Ja to próbuję to tak trochę łagodniej wytłumaczyć, że być może pewne grupy społeczne mają dobrą intencję, dobry cel, tylko inną drogę dojścia do tego celu. No ale szkoda, że my się tak nie lubimy. I czasami jak oni się ścierają się na tej drodze jeszcze przed tym celem, no to wyjdzie tak, że tego celu nie osiągną. Dlatego tu potrzebny jest ten kompromis, że jeżeli idziemy dwiema drogami do tego jednego celu i są dwa różne pomysły, to rozmawiajmy, żeby ten cel osiągnąć. No właśnie, bo panie przewodniczący, my nie umiemy rozmawiać, my nie umiemy dyskutować, my się obrażamy. Wzajemnie się obrażamy, brzydko ambicja, mówiąc, dokupujemy sobie i skutek jest taki, no to, że jesteśmy i to niedobrze skłóceni. I dlatego powinniśmy z tego wyciągać wnioski, analizować. No. Ja myślę, że naprawdę musimy być w większości społeczeństwa bardziej aktywni. Widzieć tego drugiego człowieka, nie widzieć tylko siebie. A czemu my nie umiemy się cieszyć? Bo my powinniśmy, pan powiedział, 25 lat ciężkiej pracy, która w zasadzie no, owocuje i to widać, że całkiem nieźle. To widać, bo dzisiaj oczywiście młodzież, no, mówimy, że wyjeżdża za granicę do, że nie ma pracy, do pracy, że nie no, zarabia ale dzisiaj, tyle, ale ile dzisiaj by młodzież chciała. Ma możliwość wyjechania, czy do pracy, czy w celach turystycznych. A myśmy nie mieli takiej możliwości, chociaż chcieliśmy.
to nie mieliśmy takiej możliwości, więc to też trzeba docenić. Mówi pani, że jesteśmy niezadowoleni. To nie wszyscy. No to nie wszyscy. No jak w każdym społeczeństwie, czy w każdej grupie są osoby zadowolone, są osoby, które się nie załamują, a idą dalej po prostu, a są osoby, które no, cały czas będą narzekać. No to tak to bywa. No ale dobrze, że państwo, że media mówią o tym, bo ci, co przynajmniej nie zauważają, być może nie mieli takiej możliwości, to właśnie to trzeba mówić, że się to zmienia, bo widzimy, że to się zmienia. No ja to zawsze podkreślam, no chociażby ten ostatni moment samorządu województwa łódzkiego i dobrze, że właśnie kompetencje dla samorządu województwa zostały przekazane z centrali z rządu, bo my mając teraz 6 miliardów złotych w tej ostatniej perspektywie mogliśmy zainwestować w naszym województwie. Gdyby te pieniądze były w centrali, nie wiadomo, do którego województwa by poszły i nie wiadomo, ktoś z pozycji Warszawy, czy miałby też takie pomysły, że robimy Uniejów, że robimy drogi, że robimy salę na Sienkiewicza, że robimy rewitalizację Starego Miasta. Być może te pieniądze były gdzieś indziej, a ponieważ one są w samorządzie wojewódzkim, to my decydujemy o tym, gdzie one są zainwestowane. Jeszcze raz mówię, my, to znaczy mieszkańcy, bo mieszkańcy wybierają radnych. Proszę zobaczyć, jaki rodzice mają w tej chwili wpływ na szkoły, gdzie kiedyś rodzice decydowali o tym, nawet kto dyrektorem zostaje, czy jak szkoła wygląda. Dzisiaj jest Rada Rodziców i też dysponują jakąś sumą pieniędzy, mogą to rozdzielać. Oczywiście i to nie tylko w szkołach w oświacie, ale weźmy dzisiaj Rady Sołeckie, no też mają jakiś tam swój fundusz i oczywiście, no mówimy o wolnych wyborach, ale mówimy o samorządzie, a przecież samorząd to istnieje na osiedlu, samorząd istnieje w szkole, to są wszędzie samorządy i więc oni decydują. To tak jak decydują na uczelni, czy decydują na osiedlu Rady Samorządowe, czy Rady Sołeckie, to tak samo to wygląda i w skali województwa kraju. Ja jestem dumny z tego, że mieszkańcy naszego kraju przez te 25 lat mieli wpływ na to, co się dzieje wokół nas, w najbliższym otoczeniu. Nie decydowali za nas urzędnicy z Warszawy, z ministerstw, tylko radni, to tylko mieszkańcy poszczególnych samorządów. To ja na koniec jeszcze zapytam pana o jedno. Jeździ pan po Europie, jeździ pan po różnych krajach. Nie widzę różnicy już właśnie, teraz. Właśnie, chciałam się zapytać. Właśnie, ja nie widzę różnicy. Czy możemy się wstydzić? Nie, musimy się wstydzić? Nie, no właśnie chodzi o to, że ja nie widzę różnicy. Że jak zobaczymy naszą Warszawę, nasz Piotrków. Ale to nie Warszawa, Piotrków, tak, okolice, oczywiście, wieś oczywiście, Polska. Oczywiście, drogi, przystanki, chodniki, te budynki zewnętrzne, szkoły, wieżowce, no samochody, no proszę samochody jakie są, tak? To już nie ma żadnej różnicy. Ja pamiętam jak, no to już oczywiście było dawno, bo mówimy sprzed 25 lat, kiedy tylko pojechałem za zachodnią granicę, a nawet nie tak dawno. I ściskał pan dolara. Ja opowiem pani taką sytuację. Jeździłem do Karlsruhe ze swoim synem Marcinem i byliśmy trzy razy byliśmy na wyścigu Formuły 1 Hockenheim, tam koło Mannheimu, na torze. Tam wzięliśmy sobie tak wakacje do znajomych i byliśmy dwa razy wtedy właśnie Schumacher jeszcze wygrywał. I proszę pani, kiedy przeszliśmy sobie po tym miasteczku właśnie Hockenheim, i zobaczyliśmy samochody sportowe, wyścigowe, robiliśmy sobie zdjęcia. Bo takich samochodów wtedy, to były lata tam 90., takich samochodów u nas nie było. Sportowe, Porsche, tam inne, tak dalej. Sobie robiliśmy zdjęcia. Dzisiaj to już można spotkać, tak? Nie, no nikt nie będzie już sobie robił zdjęcia przy zwykłym samochodzie. Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, który nie boi się weryfikacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To było O tym się mówi. Do usłyszenia.